Witam Was, kochani, ponownie. Cieszę się, że znów się mogę z Wami spotkać. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie na odpowiedź na pytanie, czy odnajdę miłość, ewentualnie kiedy. Macie trzy karty do wyboru, trzy karty, z którą najbardziej, jak gdyby, która przyciąga Was najbardziej. Wybieracie sobie tą kartę. Jest karta cesarza, karta siły, karta króla buław. I z tą kartą, którą czujecie największą chemię, skupcie się na tej karcie, skupcie się na swoim pytaniu, czyli kiedy odnajdę miłość, czy odnajdę miłość, ewentualnie, no tak jak mówię, ewentualnie w jakim czasie. Zobaczymy, co karty nam będą chciały powiedzieć dla osób synchronizujących z daną kartą. Czy odnajdę miłość, ewentualnie kiedy? Takie jest nasze pytanie do kart. Myślę, żeby nagrać taki filmik o tarocie dla osób początkujących. Jeżeli bylibyście zainteresowani takim filmem, jak zacząć w ogóle, skąd się czuję, skąd się wierzę, że to jest dla Was, to napiszcie w komentarzu pod filmem. Czy bylibyście zainteresowani właśnie, żebym nagrała taki film na temat, jak zacząć, taki film dla początkujących, jak zacząć, co zrobić, jak wybrać talię, cały temat o kartach tarota. A teraz wracamy do pytania, czy odnajdę miłość, czy odnajdę miłość. Na pewno część z Was dostanie wiadomość. Część z Was myśli ciągle o tym. Część z Was dostanie wiadomość. Karty wyszły po przełożeniu, ogólnie dla trzech kart. Część z Was dostanie wiadomość jakąś, informację związaną z uczuciami. Część z Was myśli cały czas o tym, żeby kogoś mieć, żeby kogoś poznać. Myślicie, analizujecie, że jesteście singlami. No i jak widzę, część z Was pozna drugą połówkę i widzę, że to będzie taki okres, no lato, dla mnie to lato, wiosna, taka pełna wiosna, pełne lato. Ale wracamy. Dla osób, które synchronizowały z Królem Buław, zobaczymy, czy odnajdę miłość. Życie jest jak koło fortuny, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Tak, i tu tak jak z przełożenia wyszła karta, to ta karta jest dla Was, czyli myślicie cały czas o tym, żeby kogoś mieć, żeby, no już macie dosyć samotności, chcecie poznać tą drugą połówkę, z kimś być, z kimś dzielić to życie. I dla Was po przełożeniu wyszła karta kolejna, jak widzicie, wiadomość, czyli to było dla osób synchronizujących z Królem Buław, czyli to Wy dostaniecie wiadomość, jakąś informację. Tak, jakąś informację, dostaniecie wiadomość. To będzie takie po prostu niespodziewane. Nie będziecie się spodziewać tego. Na razie jesteście cały czas, jak gdyby myślicie o tym niespełnionym uczuciu, o tym, że no, przygnębia Was to. Ale dla Was, kochani, proszę bardzo. Słońce, najlepsza karta w tarocie. Czyli wszystko i lato. Lato. Dla mnie to wskazuje, że poznacie tę osobę bliżej. Bliżej. W sensie przerodzi się to w jakiś związek w okresie letnim. Bo dostaniecie wiadomość. Ta osoba będzie przy Was gdzieś niedaleko. Dostaniecie wiadomość. Ona będzie Was obserwować. Ona będzie Was obserwować. Wrócę tutaj do tych kart. Ona będzie Was obserwować z ukrycia. Ona nie będzie ujawniać swoich uczuć co do Was. Poznacie się gdzieś. No... Nie jest napisane, to jest koło fortuny, także tu możecie się w każdej chwili poznać, to może być nawet przystanek autobusowy. Możecie się kompletnie tej znajomości nie spodziewać. Ta osoba będzie się przez jakiś czas Wam przyglądała. Nie będzie ujawniała swoich uczuć, nie będzie jak gdyby robiła pierwszego kroku, będzie dojrzewała do tego uczucia. Ale otrzymacie od niej wiadomość, otrzymacie wiadomość od tej osoby i na, no, to przerodzi się w związek taki pełny, w okresie letnim. Także no fajnie, fajnie, super. Fajnie te karty się ułożyły. Jak widać z przełożenia, te karty były już od razu dla Was. Zobaczymy, czy odnajdę uczucie. Ewentualnie kiedy.
czy będę z kimś dla osób synchronizujących z tą kartą. No i kochani, fajne karty. Tak. Tak, tu jest narodziny nowego uczucia. Młody mężczyzna zbliżony wieku, wiek wasz plus minus 2 lata. Nowe uczucie, w ogóle nowa znajomość, całkiem nowa znajomość. Taka znajomość, na którą czekacie. Tak. Wypełnimy sobie to. Nawet może być ta znajomość zakończona małżeństwem, kochani. Nawet może być zakończona małżeństwem. No jakieś doświadczenia za wami takie niezbyt fajne, jeżeli chodzi o uczucia, jakiś związek niezbyt fajny mieliście wcześniej, ale to jest zupełnie nowe uczucie. Być może te osoby, które z tą kartą synchronizują, są po rozstaniu po prostu bolesnym, ale tutaj jest dla was nowe uczucie, nowa osoba, zupełnie takie świeże uczucie i nawet z tego, co widzę, to nawet może być zakończone związkiem małżeńskim i narodzinami dziecka nawet. Także no po prostu no super, super, super. Jeszcze zobaczymy dla karty cesarza. Przesuniemy, żebyście lepiej widzieli. Czy znajdę uczucie? Czy z kimś będę? Ewentualnie kiedy? O, kochani, tak. Gwiazda symbolizuje narodziny nowego uczucia, a nawet to może być osoba z zagranicy, niekoniecznie osoba stąd. Nowe, świeże, nowe takie uczucie, taki powiew, nowe uczucie po prostu przed wami. Może być osoba z zagranicy. Na razie skupiacie się może w pracy, na jakimś projekcie. Skupiacie się na czymś i nie za bardzo, że tak powiem, możecie dojrzeć to uczucie. Może wam ta sytuacja, w której teraz jesteście obecnie, ta sprawa, która wam przesłania sprawy uczuciowe, może wam jak gdyby tutaj przesłonić też na chwilę to uczucie, ale to uczucie będzie z takim mężczyzną dojrzałym i mężczyzną takim, no już po przejściach to może być mężczyzna, to nie będzie mężczyzna taki młody, bez zobowiązań. Ten mężczyzna już może być po przejściach, może to być nawet rozwodnik, który przeszedł jakąś swoją już drogę, a tu małżeństwa z tego związku raczej nie będzie, ale będzie taka relacja bardzo zdrowa, zdrowa, dojrzała relacja między wami. Tak. Wy na razie czujecie się tacy po prostu osaczeni, trochę zamknięci na nowe uczucie, ale tutaj wyciągniemy sobie trochę więcej. Tak, może przez to, że byliście zranieni wcześniej, może też macie za sobą rozwód. Część z was może mieć rozwód za sobą, bolesny. Stratę partnera, tak? Tu może być też utrata partnera. Może być to skierowane do wdowców lub do wdów, tak? Bo widzę, że no, to bardzo was przygnębia, te uczucie. Ale tu przed wami jest nowe, świeże uczucie. Może być to osoba, jak mówię, dojrzała, osoba z zagranicy. Zobaczymy, co tutaj... O, i proszę bardzo, jeszcze karta mi wypadła. Co ukryte, czego nie widać dla was? Zobaczymy, co ukryte, czego nie widać. Co ukryte, czego nie widać? I proszę bardzo, jaka miłość. Po prostu dla osób z królem buław synchronizujących, no przepiękna miłość. Nawet tu też są narodziny dziecka, widzę. Miłość przepiękna. U was, kochani, ta osoba, o której mówiłam, że to nowe uczucie jest, to już mi się tutaj przedstawiło, że to może być, możecie tą osobę poznać w pracy. W pracy lub gdzieś, gdzie będziecie załatwiać jakieś sprawy, no to może być osoba bardzo prawdopodobnie, że jest poznana w pracy. Gdzieś przy waszych po prostu takich zawodowych sprawach. Co nie widać, czego ukryte dla ostatniej grupy. No i tak, umiarkowanie. Wy musicie po prostu zrównoważyć, przeszłość zamknąć, otworzyć się na przyszłość, zamknąć za sobą pewien rozdział, otworzyć się na nowe doświadczenia, nowe doznania. Nie myśleć o tym, jaka była ścieżka za wami, gdzie on też pokonał jakąś swoją ścieżkę, ma lampkę, która oświetla mu drogę i
I wy też tak powinniście w życiu postępować. Nie skupiać się na, po prostu nie skupiać się, nie zamykać się, tylko otworzyć się na nowe uczucie, na nowe doświadczenia w życiu. A na pewno widzę, że dla części z was skończy się to dojrzałym, fajnym, partnerskim związkiem. No to co, kochani? Życzę wam miłego dnia. Dziękuję serdecznie za subskrypcję i do następnego czytania.